Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3. Ostatnio zakończyliśmy kampanię... ojej, kaszl. Kampanię strażniczek, czyli nocnych elfów. A tym razem zaczęliśmy kampanię ludzi, przymierza. Jest to rozdział pierwszy, pomyłka za pomyłką. Spóźniłeś się, książę Kaeltas. Mhm. Wydawało mi się, że elfy szczycą się swą punktualnością. Nie dało się tego uniknąć, Lordzie Garitosie. Napotkaliśmy po drodze grupę nocnych elfów z Zamorza i... Nic mnie nie obchodzą te wasze wymówki. Aha, no nieźle. Służycie tu przymierzu i dlatego macie wypełniać me rozkazy co do joty. Czy to jasne? Jasne jak słońce. Lordzie Garitosie. Nie umarli, rozpoczęli ofensywę i chcą odzyskać Dalaran. Główne siły uderzeniowe maszerowały na południe przez Srebrny Las, ale udało nam się powstrzymać ich natarcie u podnóża gór. Moje siły są gotowe do boju, Lordzie Garitosie. Kiedy ruszamy na front? My wyruszamy natychmiast, ale wy zostajecie tutaj. Nasz zwiad sugeruje, że ze wschodu może zaatakować tę pozycję druga wroga armii. Otóż to, zatem trzeba bronić. Okoliczne obserwatoria, aby umożliwić nam kontrolowanie tego regionu. Ależ panie, jesteśmy wojownikami, a nie... Tak brzmią moje rozkazy. Tuszę, że elfickie uszy waszej wysokości dobrze... O, ale powiedział brzydko. Sens. Naprzód! Nieładnie. Co za typ. Załatwmy to jak najszybciej. I widzicie, tutaj jeszcze elfy są po stronie przymierza. Co czekamy? Nie za długo. Z przyjemnością. Doskonale. Okej, trzy obserwatoria. Tak się stało. Które trzeba naprawić. Tu już nic nie ma, raczej idziemy w dół. Bardzo dobrze. Więcej pracy. No nieźle. Wkrótce musi być. Okej, okay, galarański mutant. Hyc. A to chyba i tak nie bije moich jednostek, czy bije jak tu wejdę? Bije, cholera, trzeba uważać. W jakim układzie będzie trzeba dużo uważać na takie coś? Omar zaklęć, elfiński wojownik, bla bla bla. E tam, i tak nie używam tych umiejętności, tam mam tu gdzieś. Co to jest? O, demony. No nieźle. Zrobię co w mojej mocy. Okej. Jakieś kolejne piekielne pomioty. Boom. O, właśnie, no sobie was pod kontrol 1. Tak będzie mi najwygodniej. O co chodzi? Tak mi się wydaje przynajmniej. Runa many, no niezbyt potrzebne, ale. Wkrótce musimy ruszać. Możemy użyć. Lud musi zostać pomszczony. Ej, zabili mi tego jednego środka, nie zauważyłem. No to jestem niezłym wylewem. Lud musi zostać pomszczony. No nie? Tak się... Tak bywa. Doskonale. Wiele miesięcy temu zakopaliśmy na tym obszarze pewną ilość zapasów. Gdzie? Chyba czas je odkopać. Każdy surowiec bardzo nam się przyda. Kaj! Aha, rzeczywiście. Kawałek dalej jest coś takiego. Z przyjemnością. Mhm. Oj, tylko nie chodźcie w ogień. Doskonale. I ty. Dobra, troszkę się podleczcie. Tak, panie. To się raczej przyda. Po ile ty leczysz? Słucham, przyjacielu. 25 punktów życia, no spoko. Wkrótce musimy ruszać. Pragnę magii. Pragnę magii. No właśnie, to jest to, czego krwawe elfy powinny się wstydzić. Łakną magii jak... Ja pierdzielę. Bardzo po prostu łakną magii. O, mnie zbuffował też. No nieźle. No i tu został ostatni. Zrobię co w mojej mocy. Dobrze, jak tam idzie budowa obserwatorium? Prawie zrobione. Na co czekamy? Prawie, więc spoko. Doskonale. Dobra. Zemsta. I let's go here. O, skrytka z zapasami. Na pewno się przyda. No, nawet bardzo. Dobrze, tu też widzicie, twórcy jakby przemyślili
Doskonale. Swoje poczynania, bo nie jesteśmy w stanie rozstawić ratusza tutaj nigdzie. Tak się stało. Wiecie po co? Żeby takie raki jak ja nie mogły sobie gry zepsuć, bo to się za chwilę przyda i naszej. Dobra, tego bij najpierw. Dobra, stożek płomienia się zrobił. Więc spoko, podejdźmy nieco bliżej. Zemsta. Okej, i jesteśmy w stanie sobie z nimi powalczyć. Jednocześnie nieco maną się zapełnić. Ci niech wyleczą. Ty już zrobiłeś robotę, więc okej. Gotowe. Obserwatorium naprawione. Trzeba się jak najszybciej zająć pozostałymi. Tak jest. I już widzimy kawał mapy. I to będzie nasza baza. Tak już teraz mówię tylko. Tak, panie. Dobra. Rozumiem. Tu już raczej mamy full komplet. A, księga. Przyda się jak najbardziej. Przynajmniej wiemy, jakich wrogów tutaj napotkamy teraz. Zemsta. Dobra. Że nam tylko te jednostki nie padły za szybko. Skąd? U dwóch piechurów. No bo nie chcemy, żeby po prostu padli. To jest główny argument, no nie? Bo nie. Just because, no. Co ci dolega? Dobra. Aha, nikt mi nie padł, więc runa wskrzeszenia się nie przyda. Dobrze. Wkrótce musimy ruszać. Chociaż tyle dobrego. Dobra, teraz chodź tutaj, idziemy dalej. Ty, Kelta, się nie masz jak leczyć niestety. Tak się stanie. I many zbytnio też nie masz, chłopie. Bez szału, muszę przyznać. Wkrótce musimy ruszać. Dobrze. No nie fajnie, padł mi drugi. Kolejny. No nieźle, Albercie. Widzę ten, że nawet zaawansowany łak. Nie ukrywam. Misja to naprawić wszystkie obserwatoria. Zrobimy ją. Nie ma żadnego problemu. Dobra, misję zostawiłeś dla nas. Czuwam coś nieuchwytnego. A tu jest jakiś dziutek jeszcze. Oj, bij się z nami. Dawaj, dawaj. Dobra. Do tej skrytki możemy raczej pójść. Tak, panie. Mój lud musi zostać pomszczony. Okej. Dwóch kapłanów tego pilnuje tylko. Zrobię co w mojej mocy. Z przyjemnością. Aha, tutaj będę musiał użyć pewnie mojej mocy. Bo uderzenie płomieni jest w stanie. No właśnie, już przeczytałem. Że uderzenie płomieni właśnie jest w stanie zniszczyć to. Zrobię co w mojej mocy. Zium. Udało nam się odkryć kolejną skrytkę z zapasami. Okej. No nieźle. Jesteś bardzo, bardzo dobry, Keltasie, muszę ci przyznać. Tutaj mam jakiś port. Więcej wrogów do atakowania. Tego chyba nie obejmę okien. No, spieprzyłem 120 many. Tak po prostu. Na co czekamy? To jest Nie walcz, nie walcz, nie walcz. Dobra. Niech wypali cię ogień. W ogóle beka, nie? Bo... A nie, no w sumie to ma sens. Nieważne. Wkrótce musimy ruszać. Nieważne. A tu coś było? Mułoki. To właśnie jest takie miejsce, które powinienem chyba wypalić i przejść. Znaczy powinienem, no po prostu. Doskonale. Na takie wygląda. Kolejne obserwatorium jest na środku wyspy, więc spoko. Więc podejrzewam, że będziemy musieli sobie... statkiem przypłynąć. O, wróciła trzecia kulka. Musimy znaleźć sposób na przebycie jeziora i dostanie się do leżącej po jego drugiej stronie kopalni złota. No i tak. I patrzcie to. Nagi, walczyliście dla tego demona Illidana. Oj tak. Teraz działamy na własny rachunek, książę. Nazywam się Lady Vash. Lady. I przybywam wraz ze swymi pobratyńcami, aby zaoferować ci naszą pomoc. Zaskocz mnie. Nie potrzeba mi twojej pomocy, wiedźmo. Czyżby? Wydawało mi się, że szukasz statków,
dzięki którym mógłbyś dotrzeć do pewnych obserwatorów. No tak. A ty pewnie chcesz mi je dać o tak za nic. Dlaczego niby mam ci ufać, pani? Nasze rasy wywodzą się od... No tak, elfy. Poniekąd tak, elfy, więc... Teraz dodatkowo jednoczy je wspólny wróg. Nieumarli. Te statki to gest naszej dobrej woli. W takim razie przyjmuję je i dziękuję ci. Spasiba. Tak w skrócie. Okej, okay, więc na jeden statek właśnie ty. Nieuchwytnego. Na drugi ty. I płyniemy na wybrzeże. Okej. Atakują nasze oddziały! O, jak tam kraby pierwszego poziomu? Cistą bardzo, nie? Tak, panie. Dobra. Co? Rozumiem. Założymy sobie bazę tutaj, zaraz. Z przyjemnością. Dobra, let's go. Słucham, przyjacielu. O co chodzi? Potrzebna jest moja pomoc. Na co czekamy? Zrobię co w mojej mocy. Dobra. I myślę, że gdzieś tutaj będziemy mogli to postawić. Co? I spoko będzie. Tak, ty już możesz zbudować tartak. Kryltasie, weź tutaj troszkę. Ruszać. Kilka drzew wypadło. Otóż to, dziękuję. XD. Postaw tutaj tartak. Tutaj się niech jednostki zrobią z pięciu. Wyczuwam coś. I dwóch piechurów. I heja, i będziemy gotowi do dalszej walki. Cerber. A Cerber to nie jest pies z kilkoma głowami? Z trzema chyba? Znaczy mogę się mylić, ale tak mi się zawsze wydawało. Co tutaj mamy? Aha, kolejna stocznia, którą dalej się dziś dostaniemy. Znaczy głównym zadaniem jest... głównym zadaniem są te obserwatoria. Więc nie będę tutaj jakoś specjalnie cudował z tym. Dobra, chłopie, tak, kazali panie mi farmę założyć, więc... Więc chodź, tak, załóż tą farmę. Ty też byś mógł w sumie, wiesz, farmę założyć drugą. Rozumiem. Dobra, więcej potem wrócicie pracy? Obydwoje tutaj. Tak, panie. Mhm. Tartak będzie zrobiony. Więcej złota. No te nagi mnie tam nie... Znaczy te murloki mnie tam niepokoją, ale... Mniejsze o większe. Skończone. Dobra, wracaj tutaj. Zostaw to jednak. Moglibyśmy powoli już wyczyszczać. Jak najbardziej. Myślę, że spokojnie ten piechur podoła. Dobra. Siu. No właśnie, ty po prostu lecz. Tak będzie najłatwiej. Brawo, Albercie, straciłeś po prostu 160 golda, tak o, bo jesteś debilem. Dobra, tutaj więcej chyba się już chłopów nie przyda, bo będą się blokować. Widzicie, jak to równo idzie, więc spoko. Gotów do pracy. Czterech myślę, że faktycznie wystarczy, nie ma co też szaleć z tym za bardzo. Na co czekamy? Kolejny jakiś obóz, zniszczmy, jak najbardziej. Aha. Gotów do pracy. Mój lud musi zostać pomszczony. Jepie, Cerbera. Coś źle mówię. Zemsta. To jest zbyt łatwe. Dobra, no to jest zbyt łatwe, masz rację. Jak tak łatwo zabijasz, to jest zbyt łatwe. Coś w tym jest. Dobra. Tak, panie. No nie ma co tutaj cudować z tym, ale później myślę, że możemy jak najbardziej postawić. Potrzeba więcej złota. To ja już pójdę. Dobra. Wyczuwam coś nieuchwytnego. Mhm. Ci są jeszcze dla nas zbyt silni, ale tych tutaj myślę, że jak najbardziej możemy przyatakować. Tak, panie. Dobra. Atakują nasze oddziały. Chodź. To ja już pójdę. I naprawiajcie to. Na co czekamy? Czego ci trzeba? Dobrze. Ich nie chcę atakować, bo ten wódz ma szósty poziom i po prostu by mnie ścisnął. A tego raczej też nie chcę zbytnio. Dobra, robimy twierdzę. Wkrótce musimy ruszać.
Ojej, wy tutaj troszeczkę się z drewnem wykichaliście. No dobra. Nie przemyślałem tego jak chciałem. Czuję się nieswojo. To nie umarli, atakują moje statki. Nie wiem jakim cudem macie bazę również na wyspie. Ja o niczym nie wiem. Uciekaj, chłopie. Dobra. Czuję się nieswojo. Bardzo dobrze. Tak, panie. Rozumiem. Jezus. Zabijcie tego tutaj. Wkrótce musimy ruszać. Dobra. Nie bij go. On jest dobry chłopak. Naprawdę. Szanuję. Dobra. Chodźcie, many się tam napijcie, bo wy lubicie manę. Co? Macie many się napijcie, to tak troszkę dziwnie zabrzmiało, ale no. Mana jest dla nich spoko jak najbardziej. Więcej pracy. Dobrze, nie wiem ile tam tego drewna jeszcze chcecie uzbierać. Co? Ale jak wszyscy przyniesiecie, to chyba będzie już spoko, żeby zrobić całe obserwatorium. Tak? Myślę, że tak. Chyba. Znaczy, hashtag belief, nie? Dobra, chodźcie wszyscy. Najwyżej się wrócimy znowu po drewno. No to jest jednak 150 drewna. Więc no, sorry, ale... Tak, panie. Siłą rzeczy musicie to ogarnąć. Rozumiem. Więc jak najszybciej to obserwatorium zrobić, żeby mieć pełną kontrolę nad moją wyspą. Tak po prostu. Więc myślę, że to jest w jakiś sposób jednak uzasadnione. My tutaj pod kontrolą. Jeden jak najbardziej. Co? No dość szybko i dużo tracicie tego. Dobra, niech jeden teraz to robi, bo bardzo dużo tracimy. Dobra, myślę, że możemy przed... Chociaż no... Jeszcze zróbmy sobie z... A patrzcie, możemy zrobić dwóch strzelców. I tak zrobimy. Mimo wszystko, mimo że trzeba oszczędzać, to dwóch strzelców będzie całkiem spoko działać, myślę. Okej, wy tutaj też już ładnie nosicie. Dobre chłopaki. Modernizacja zakończona. O, no zamek jeszcze możemy zaraz zrobić, no nieźle. Dobra, damy sobie tak. Wkrótce musimy. Za chwilę powinni wyjść tam ci tutaj. A zostało już więcej farm, jeszcze ci powiedzą, no dobrze. Nie mogę rozumieć. To ja już pójdę. Rozumiem. Tak, no nieźle. Dobrze. Załóżmy te więcej farm. Rozumiem. Dobra, oni tam też o robią co już. Chodzi? Dobra, farma gotowa. Spoczko, loczko. Skończone. Tak, panie. O, widzę, że masz mało drewna po prostu. Więcej pracy? Co? Tak, panie. Dobra. Tak, panie. Myślę, że mógłbyś zacząć, co? Że oni już będą w stanie na bieżąco ci przynosić więcej to drewno. Więcej pracy? O co chodzi? O, szybko. Więcej pracy? Co? Więcej pracy? Dobra. Ile tam jeszcze potrzebujesz? No jeszcze trochę. Nie ukrywam. Tak, panie. O co chodzi? Badania zakończone. To ja już tak, pójdę. Dobra. Dobra. Chyba ci wystarczy tyle, co? No nie, jeszcze nie. Co? Tak, panie. Co? Co? Tak, mówi się, panie. Słucham. Ale to tak... By the way. Gotów do akcji. Gotów do akcji. Jeszcze trzech wyjdzie, spoko. O, szybko. Uff, zdążyłem? Tak, zdążyłem. Panie. O co chodzi? Tak, aj, tu panie. Już nie zdążę. Rozumiem. Dobra. Więcej pracy? Gotów do strzału. Czego mi trzeba? Więcej farm. No widzicie, macie odpowiedź, czego mi potrzeba. O co chodzi? Jak tam to obserwatorium? No już co? Blisko. BF. Farm, tak, BF. BF. No dobra. Rozumiem. Trudno. Więcej pracy? Dobrze. O co chodzi? Dobrze, myślę, że już możemy teraz przeatakować. Jakoś. Co to da? Wygnanie. No dobra, to damy wygnanie tobie. Ale podczas wygnania nie jestem w stanie atakować ogniem Teltasa. Tak to wygląda. Dobra, wycofaj się, piechurze. Ty mógłbyś jednak cały czas stać z tyłu. Mimo wszystko. Dobrze, Kaltas wylewelowany. Co, atakujesz? Dobrze, atakuj sobie to. Nie ma żadnego problemu. Wyssanie many, to też się przyda. O, runa leczenia i runa many. Okej.
Z przyjemnością. Jak najbardziej się to nada. Co? Gotów do akcji. Dobra. Rozumiem. Więcej pracy? Dobrze, za chwilę to obserwatorium powinno być już gotowe. Wkrótce musimy. Więc też ruszać. Spoko. O, natarcie jakieś. Zbyt łatwe. Tak, panie. Tak, panie. Co? I teraz tutaj. Dobrze. A my sobie zrobimy jednego tego. O, właśnie. O, i baza. Widzicie? Teraz przynajmniej wiemy, co nas czeka mniej więcej tutaj. Ojejku. Dobra, nie robimy tego w ten sposób. Misją główną jest obserwatorium, więc tylko obserwatorium się zajmiemy. I nie pilnuje wcale go aż tak dużo jednostek, więc też spoko. Nie umarli, nie są jakąś wielką przeszkodą w realizacji moich planów. Przynajmniej tak uważam. Więcej pracy? Wkrótce musimy ruszać. Dobra, przepłyńcie tam sobie na drugą stronę. Nie będę kupował nowych statków, bo to się troszeczkę mija z celem. Co? Co? Jajco. Baranie, co ci będzie mówił? Co? Jak to? Co? Aha, dobra. Myślę, że jednak ze dwóch jeszcze do drewna wrzucimy, bo słabo stoimy z drewnem. O, wąski przespiek znaleźliście, no nieźle. Tam jest skrytka i tam jest skrytka. No teoretycznie mógłbym te skrytki sobie ogarnąć, ale nie zależy mi na tym. Nie jest to wcale trudne. A będziemy musieli to obserwatorium zrobić po prostu. Snarmlane the Blood Gorge, Groger, Gorger. Jezus Maria, jakie trudne nazwy mają te mobki. Gotów do pracy. Co? Gotów do pracy. No widzisz, jak chcesz, to jesteś gotowy do pracy. O co chodzi? Mhm. Rozumiem. To ja już pójdę. I tutaj. My z Tamarą się troszeczkę przemieścimy, żeby nie przeszkadzać własnej armii w rozbudowie. Mhm. Dobrze, i teraz powiedzcie mi jeszcze, ile by kosztowały mnie jeszcze jedne koszary, bo mimo wszystko rozumiem. Czuję, że mam tego mało. Dobrze. Skończone. Okej. Okay. Aha, będzie trzeba założyć za chwilę więcej farm. O co chodzi? Więc zrobimy to. Tak, panie. O co chodzi? Dobrze. Tu mi się wszystko buduje, więc też jest okej. Okay. Wyczuwam coś nieuchwytnego. Wyczuwasz coś nieuchwytnego. Fajne są te podniebne barki, tylko jestem ciekaw, czy to w normalnym Warcraftie one są, czy... Znaczy w sensie, czy są normalnie w budynkach do kupienia, czy w takich, wiecie, tych goblińskich bajerach. Nie wiem, czy to w ogóle jest. Tu jest jakiś najbliższy. Wiecie, o co chodzi. Skończone. Czujesz się nieswojo. Czujesz się nieswojo, no, shit happens. Skończone. Dobrze. Skończone. Skończone, skończone. No ładnie. Więcej pracy. Znaczy myślę, że moglibyście tak, jednak panie, nosić tutaj drewno, tak, ale panie, mogę się umylić. Dobrze. To ja już pójdę. Mogę się mylić, jest taka tak, możliwość. Tak, panie. Rozumiem. Dobra. Skończone. Super, tak, mamy zakolejkowane to. Wyczuwam. Jeszcze jednego pichura bym chciał. Albo wiecie co, może nie pichura, a jednak nie to. To. Potrzeba więcej drewna. No, na co? Dobrze. To niech mi się wyszkoli wtedy. Myślę, że taką armią jestem w stanie spokojnie tam przejść w to miejsce. Twierdzo, nie denerwuj mnie. Więcej pracy. B. I teraz wieże obserwacyjne porobimy. Po co? Po to, żeby odpierać ataki wrogów. Przybyłem oczyścić to. Ja już pójdę. Dobrze. No nieźle. To tutaj mam zakolejkowane 4. I tutaj wieże obserwacyjne. Tak, też panie, powinny. To ja już pójdę. Podziałać. Ale spodziewam się pewnie mniej więcej jednego, dwóch ataków jeszcze, ale dobra. W takim układzie, skoro to się tam robi, to niech się robi, oni raczej nie powinni mnie zbyt szybko zaatakować. Chociaż no, kiwie. Lepiej się zabezpieczyć przed potencjalnym atakiem.
Powiedz tylko słowo. Dobrze. Lądujemy tu, na tej wyspie, przy tych gnolach, w tym miejscu. No, jednak nauczyliście się naszym tutaj. Dobrze. Niech wypali cię ogień. Dobrze. Dobra, skoro już tu jesteśmy, to... Przyatakujmy w takim układzie. Dobra. Zium. Leczenie, leczenie. Dobrze. Oblegają miasto. No nieźle. Tego się nie spodziewałem, ale spokojnie. Wieżyczka zaraz powinna ich tam porobić. O co chodzi? Powinna, nie? Ale nie zrobi. Co? To ja już pójdę. Bo po co? Dobra, musimy się wrócić, niestety. Znaczy niestety, no, no trzeba się wrócić. Jednak przeatakowali nieco szybciej niż oczekiwałem. Dobra, szybko, szybko. Płyniemy, lądujemy i atakujemy. Taki jest plan. Tak, panie, o, nie ma drewna. Dobrze. Nie ma drewna, to lipa. Nie ukrywam. Dobra, szybko. Pomóc swojej bazie trzeba. Doskonale. Więcej pracy? Dobrze, nasza edycja zakończona. Dobra. Zniszczone. Jeszcze tu. Tu. I dwa gule. Dobra, się wyleczymy, myślę. Mam taką nadzieję przynajmniej, że szybko. Dobrze. Więcej pracy? Co? O co chodzi? Tak, panie. Gotów do pracy. Dobrze. Rozumiem. Tutaj dokończę budowę. A tutaj zakolejkuj sobie więcej. Z tej strony 4 myślę, że powinny wystarczyć raczej. Gotów do pracy. Skończony. No skończony, ja rozumiem, ale... A nie, nie skończony jeszcze, nie to skończone. Dobrze. Dobrze, teraz skończyłeś to tutaj. To ja już i dobra, pójdę. W ten sposób zakolejkowane powinno wystarczyć na nieco dłużej. Jak wy tutaj stoicie z życiem i ze wszystkim? Dobrze. Co? Skończyłeś ja tutaj, pójdę. To jeszcze mógłbyś dwie farmy tak, postawić. Tak, gdzieś na obrzeżach to fajnie zawsze to wygląda. Ja fajnie. Dobrze. Wkrótce dobrze. Musimy hop do statków i przejmujemy dalej wyspę. Skończyłem. I koniec. Słuchaj, powinno być. Odcinka. Się okaże, czy na pewno. Ile my to mamy godzinę na zegarku? 14. Cholera, cholera. Wyczuwam to jutro się wyrobię. Nieuchwytnego. Doskonale. Ach, pyszna jechba. Tych ale możemy olać. Tych możemy zaatakować, tych dwóch, co są tam niżej. A to różnie bywa. Dobra. Ej, nie było się tutaj. Tak się stało. Dobra. Atakujemy tych dwóch. Skończone. Pyk. 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 Wyczuwam coś. It's hard to say what I... Golem straży, jaki duży balas. Dobra. Wyczuwam coś. Dobrze. Skoro jesteś strzelcem, to stój w tyle, żebyś tam armii nie poranił. Dobra, bez przesady myślę już. Tutaj powinno mi to wystarczyć. Zbierajcie to drewno, bo za chwilę wszystkich was poślemy do drewna. Znaczy do naprawy budynku. Przejęzyczyłem się. O co chodzi? Dobrze. Dobrze. Modernizacja zakończona. Tak, modernizacja panie. Zakończona. Tak, panie.
Dobra, czterech drewno nojków. Modernizacja zakończona. O co chodzi? I do statku, hop. Rozumiem. Aby przyjmijcie to. Ruszać. No nieźle. Dobra, on też nie może atakować. Miziutek, dobra, już może, ale jego jednostki padną. Modernizacja zakończona. O, no nieźle. Dobra. Płyną. Płyną. O, teraz mamy wieżyczki, to na ludzie się obronimy. Tak jak mówiłem, dobra, i chłopi do roboty. Mój lud musi zostać pomszczony. No, just kill him. Patrzcie, jak on rzuca kulki. One mu się tracą w gołąb, widzicie? No nieźle. Fajnie to wygląda, fajny efekt. W hotsie też tak jest, no ale to strasznie logiczne. Dobrze. I ostatnie obserwatorium zostaje naprawiane. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Aha, żeby tędy przejść, trzeba zrobić bęk. Bardzo dobrze. Wkrótce musimy ruszać. Dobra, mięso armatnie. Na co czekamy? Z przyjemnością. Sfokusuj ich na sobie. Ojej, nie na mnie, tylko na nich tam. Kolejna skrytka z zapasami. Dobra. Lepiej uwińmy się z ich transportem. Okej, uciekamy. Misja główna. Ej, nie ma drewna. Tak, panie. Co? Mało drewna, halo. O co chodzi? Mało drewna już nosicie. Pracy? Misja główna jest co? Na włosku do zrobienia. Tak, panie. O. Rozumiem. I misja główna zrobiona, tak jak mówiłem. Tak, panie. Czuję się nie. Nieźle. Dobrze, to już jest koniec. Ale się przeciągam. Bądź pozdrowiony, Lordzie Garitosie. Zgodnie z twym rozkazem obserwatoria zostały naprawione, a my mieliśmy właśnie... Doszły mnie złe wieści. Czy to prawda, że wdajecie się tu w konszachty z tymi nędznymi nagami? Nie. Owszem, pomogli nam przebyć jezioro. Zapewniam cię, że nie stanowią zagrożenia ani dla nas, ani... To istotnie. No tak, to racja. Nieludzkie, ale nie stanowią zagrożenia. Wszystkich innych wrogów. Uważaj, komu ufasz, krwawy elfie. Nie będę tolerować zdrady w mym wojsku. No tak. Teraz wracam na front, a wy zostańcie tutaj i czekajcie na dalsze rozkazy. Sir, yes, sir. Debil. Nie lubię go. Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.